Uczniowie z gimnazjum nr 2 w Łukowie biorą udział w międzynarodowym projekcie Erasmus+, Młodzież, Wielojęzyczność i Perspektywy Pracy w Europie. Współpracują z rówieśnikami z Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Litwy i Grecji. Projekt Erasmus+, Młodzież, Wielojęzyczność i Perspektywy Pracy w Europie to kolejny nasz projekt, dwuletni na lata 2015-2017. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 100 tysięcy złotych na ten czas realizacji zadań projektowych. Wśród tych zadań jest wymiana międzynarodowa, spotkanie międzynarodowe młodzieży, w trakcie których to pokazujemy rezultaty naszych prac dotychczasowych, wymieniamy się doświadczeniami, prowadzimy nawzajem dla siebie lekcje w grupach wielonarodowych, uczymy się o lokalnym rynku pracy. W ramach projektu byliśmy już w Bułgarii, 2 tygodnie temu wróciliśmy z Grecji. W Grecji byliśmy na Wybrzeżu Olimpijskim, w pobliżu miejscowości Katerini. Tam mieści się nasza szkoła partnerska o nazwie Platon. Gościła nas przez ten tygodniowy okres pobytu. Z naszej szkoły pojechało 6 uczennic plus 2 nauczycieli. Czas spędzony w Grecji był dla uczennic dwójki okazją do poznania starożytnej historii, nawiązania nowych przyjaźni i szlifowania języka angielskiego. Najfajniejszy był tam kontakt z tymi ludźmi, nowe znajomości, szlifierka języka, no i zwiedzanie. Wieczorem, jak mieliśmy czas wolny, bo mieszkałam u rodziny, chodziliśmy na kręgle do kawiarni. Myślę, że jak każdemu najbardziej mi się podobały te widoki. Wszystko tam było całkowicie inne. Mogłyśmy właśnie doświadczyć tej żywej lekcji historii. Piękne krajobrazy i mili ludzie. Chociaż było też tam pyszne jedzenie. Ogólnie wszystko mi się podobało. Zabytki i krajobrazy, ale również ludzie, atmosfera, niezapomniane przeżycia. Na pewno było warto i nie żałuję, że zapisałam się do Erasmusa. Najpiękniejsze w Grecji to byli ludzie spotkani z Grecji, ale nie tylko Grecji, też ludzie z Erasmusa oraz widoki, które tam były. Świetni też byli ludzie, z którymi łapałyśmy kontakt, przyjaźnie, które myślę, że nigdy się nie skończą i myślę, że ten kontakt będzie przez bardzo długi czas. Z satysfakcją przyglądałam się temu, iż uczennice nasze doskonale radzą sobie, kierując pracami międzynarodowego zespołu. Potrafiły zorganizować pracę grup uczniów, przewodzić, kontrolować, wyciągać wnioski. Wydaje mi się, że to doświadczenie, które jest trudne do zdobycia w innych warunkach. Radziły sobie doskonale z językiem, z nowymi technologiami i mogłam to obserwować każdego dnia pracy, a praca trwała naprawdę niekiedy wiele godzin. Także oprócz wszystkich aspektów, które na ogół występują podczas wyjazdów poznawczych, krajoznawczych, oprócz kontaktu żywego, bardzo namacalnego ze sztuką, również ten aspekt bardzo w tym roku podobał mi się i mam wrażenie, że pozostanie w umiejętnościach dziewczynek również przełoży się na pracę w szkole obecnie dziś. Po powrocie z Grecji uczennice dwójki odwiedziły burmistrza Dariusza Szóstka. Oceniam to jak zawsze, jako dobre doświadczenie. Dobre doświadczenie, ale też powód do dumy, bo z rozmowy z dziewczętami, z panią Agnieszką, z panem Arturem, wynika, że dziewczęta, które reprezentowały nasze miasto, bo przecież nie tylko gimnazjum numer 2, świetnie tam sobie radziły. Świetnie sobie radziły pod względem językowym, bardzo dobrze posługiwały się językiem angielskim, ale też zaimponowały miejscowej młodzieży znajomością kultury greckiej, co świadczy o tym, że nasze kształcenie jest na wysokim poziomie, bo przecież to można było zweryfikować. I taką ciekawostkę zapytałem o bazę
o bazę sportową. No i tutaj możemy z dumą powiedzieć, że baza sportowa w naszym mieście jest o wiele lepsza niż tą, którą zastali nasi uczniowie, pan dyrektor, pani Agnieszka właśnie w Grecji podczas tego wyjazdu. Myślę, że tak jak przy poprzednich okazjach podkreślałem, że warto takie wyjazdy organizować, warto uczestniczyć w takich programach, bo to kolejna grupa młodzieży, bo przecież nie ta sama ma okazję poznać tą kulturę starożytną z bliska i zweryfikować ją z rzeczywistością. W ramach projektu Erasmus+, Młodzież, Wielojęzyczność i Perspektywy Pracy w Europie, uczniowie dwójki przygotowują się do kolejnego spotkania. Odbędzie się ono w maju w Rumunii.